Klub sportu walki Satori Jaworzno od kilku lat szkoli dzieci i młodzież w dyscyplinie olimpijskiej judo i dzięki systematycznej pracy regularnie zdobywa medalowe pozycje na matach w całym kraju. W ubiegłą niedzielę, 8 listopada, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Judo Kata. Za nami kolejny start, tym razem Mistrzostwa Polski Judo Kata. W mocno obserwowanych zawodach najlepiej zaprezentowali się w kategorii U13 Adela Niciarz i Dawid Machna, którzy walczyli złote medale, a także w kategoriach seniorskich w konkurencji kata menokata Łukasz Proksa i Marek Tabora-Burza ze złotem, a także w konkurencji na genokata Bartosz Machna i Patryk Urban ze srebrnymi medalami. W turnieju organizowanym przez Polski Związek Judo udział wzięli przedstawiciele klubów z całej Polski. Klub sportu walki Satori Jaworzno po raz pierwszy był gospodarzem zawodów rangi mistrzowskiej w judo. Zarząd klubu pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji turnieju, w szczególności pani Kindze Jędrzejek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie. Sukces trenerów oraz zawodników z Jaworzna z pewnością będzie zachętą i motywacją dla młodych ludzi, którzy na treningach mogą w koleżeńskiej atmosferze podnosić swoje umiejętności w samoobronie i walce sportowej, judo oraz jiu-jitsu. Brawa dla młodych. Chwila dla potrzeb bohaterów. Brawa.